Honda SVX125, rocznik 2012 bodajże. To mój prywatny skuterek na takie dojazdy po miejscu. Można powiedzieć taki wół roboczy. Nic się mu nie dzieje, poza tym, że zaczął ostatnio w trasie pętlę bieszczadzką objechał. Znaczy to nie ja nim jechałem, żeby nie było. Ponad 500 km zrobił i wziął coś koło 400 oleju. No zawsze brał od początku, jak go mam, go 2 lata. Ponad 20 tysięcy nim zrobiłem kilometrów. I dość dużo zaczął oleju brać. Na te 500 km około 400. To już jest dużo, zwłaszcza, że do silnika wchodzi litra oleju. Co będę wymieniał? Cylinder z tłokiem. Pierścienie, uszczelniacze zaworowe, no i wiadomo uszczelki wału, zaworów. Ruszał nie będę, to nie jest cross, żeby się tym zajmować. A jeśli będzie kiedyś konieczne, to wtedy pomyślę. Jeszcze sterownik będę wymieniał cały. On tu jest zintegrowany z czujnikami temperatury powietrza zasysanego, bo sobie faluje obrotami i niestety samych czujników się tutaj nie da wymienić. Jedynie się da wymienić sondę lambda i czujnik temperatury. A tak wszystko jest zintegrowane z przepustnicą, z całym sterownikiem silnika. Zaraz to pokażę wszystko, jak to wygląda. Przejechane ma teraz według licznika, sprawdźmy, 37 bodajże, no prawie 38. Czy to jest oryginał? Nie mam bladego pojęcia. Jeszcze szczotki w rozruszniku, bo zaczyna przerywać czasem. Czy przerywać, nie chcę zapalić, pyka przekaźnik, przekaźnik jest sprawny, podłączałem na krótko. Prąd dochodzi, a nie chcę odpalić. Wersja z ABS-em. No taki fajny sprzęcik pali. Przy takiej jeździe, no powiedzmy do stówki. No mi zawsze poniżej 3 liter. Z reguły tak między 2,2 a 2,8. Zależy jaka tam droga, czy w trasie, czy tak po miejscu. Się może śmiać, że trasy, taki skuterek. Ale przebiegi ponad 700 km za niedzielę zdarzały mu się często. Kobietka nim jeździ, ja jeżdżę swoim troszkę większym sprzętem. Gdzieś na wycieczkę, jak jedziemy we dwójkę. O Węgry objechał, Słowację kilkukrotnie. No i cały dół tutaj, góry Zakopane, wszystko tam, Bieszczady. Pod Bielską Białą, wszystko tam zjeżdżone. Mało brakło, by się znalazł kiedyś w Niemczech, ale nie wolno z 45. Zresztą na Węgrzech też nie wolno. Ani go tym nie wiedział, jak nie wolno, to szybko. Dobra, składam na podnośnik, pokażę co idzie rozkręcać. Pokażę ten zestaw, tego cylindra z tłokiem. Ten sterownik, jak wygląda z przepustnicą, z całym dolotem. I za chwilkę będę kręcił dalej. Tak to wygląda. Ściągnąłem boczek, aby się dało dostać tutaj do rozrządu, żeby ustawić. Nie zaglądać gdzieś tam z boku. To mamy właśnie do wymiany, zaraz pokażę, mam nowe. Odkręcamy tutaj cały wtrysk. Nic tutaj bardzo skomplikowanego nie ma. Rozrusznik, bo szczotki się prawdopodobnie skończyły, to już chyba mówiłem. Czujnik temperatury mamy tutaj. A drugi czujnik, który jedynie tu możemy wkręcić, to jest sonda lambda. Reszta jest wbudowana w to ustrojstwo, że tak powiem. Ktoś nie wie, to sobie można zdjęcia porobić. Będę musiał ściągnąć prawdopodobnie chłodnicę. Teraz przyświecę. O. Magnesik spadł. Będę musiał przyświecić, ściągnąć chłodnicę. No to nic skomplikowanego. Dwie śruby tylko na dole. Widzę, u góry nic nie ma. No nie ma. Dwa węże. Tutaj się jakiś mały wyciek pojawił. Spod uszczelki pokrywy zaworów. To nie problem, bo mam nową. I zaraz pokażę cylinder i resztę. I tak, jest cylinder z tłuszkiem. Teraz będzie nikacil. Fabryka daje żeliwo. Plusy żeliwa, że można zrobić szlif. Honda przewiduje nadwymiarowe tłoki. Można zrobić, jeśli się złożył 0,25 więcej. Nowy tłok, pierścienie i będzie nówka. Tłoczek, pierścienie. A minus nikacilu taki, że się tego szlifu nie da zrobić. Ale za cenę oryginalnego tłoka, szlifu, pierścieni, wszystkiego, uszczelek i całego, wszystkiego co jest potrzebne, mamy niemal dwa takie zestawy od Airsala na Nikasilu, także no nie opłaci za bardzo, lepiej kupić taki zestaw uszczelecka pod głowicę, pod napinacz, pod cylinder, te ściągi, stworzeń zabezpieczenia. A to jest właśnie ten K
Okej, okay. Posiadacze maszyn krosowych na gaźniku. Znałem ten temat, Keihina. No, tutaj to są co? Wtyczka i dwa wpięcia. I tyle. Tutaj właśnie widać w środku taki dzióbek. To jest jeden czujnik, a z tej strony jest otwór przed przepustnicą. On tak by na dole patrząc jest drugi. No i tu wtyczka z tej strony i tyle. Kawałkiem papieru, żeby mi tam nie wpadło. Chłodnicę ściągnąłem. No tylko dwie śruby na dole, dwa węże, żeby było lepsze dojście do pokrywy zaworów. No i tak, odkręcamy te dwie śruby. Tu jest jedna na dole, tutaj druga u góry od pokrywy zaworów. Później ukaże się nam cała głowica, zawory, wszystko. Luzujemy napinacz, tutaj się znajduje. A jeszcze sobie z ciekawości sprawdzę, jak był ustawiony na znakach rozrząd. Teraz będzie dobrze widać, bo koło jest z tej strony tutaj. Łańcuch także. Tak z ciekawości zobaczę, jak to wygląda. Pokrywę, jak widać, ściągnąłem. Sprawdziłem sobie rozrząd. Popuściłem wstępnie wszystkie śruby. Tutaj mamy dwie, te odkręcamy pierwsze. No i cztery tutaj po skosie. Popuszczamy. Wtedy się nam zluzuje cały mostek z zaworami. Będzie można ściągnąć rozrząd. Teraz tak wstępnie pokażę, bo tam nie ma jakichś czarów, bo to tylko odkręcanie śrub proste, także nic tutaj nie ma się co bardzo pomylić. Podkładek, aby nie pogubić pod śrubami. No, może... I tej chyba nie dostanę. Będę się... O, dobra, popuszczona. Pójdzie w rękach. Podkładeczki. Bardzo istotne. Odkładamy sobie gdzieś wszystkie śruby, żeby później nie pogubić. Tak, i jeszcze jedna. Dobra. I teraz nie wiem, czy mi się uda jedną ręką to podwadzić. Pewnie nie bardzo. No, rusza się już. Trzymają kołki. Mam tu tulejki takie dystansowe. No, nie poradzę sobie jedną ręką. Zaraz nagram dalszą część. Ślady po honowaniu znać, ale nowy to nowy. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się aż czegoś takiego, bo nie tyle, że jest silnik zjeżdżony, bo jakoś mega bardzo nie jest, tylko pierścienie olejowe. Pewnie jakby wymienić same pierścienie, to by mu pomogło, ale to takie lepienie troszkę. Także wszystko jasne, sobie to poskręcam, niedługo zawory wyciągnę, będę uszczelniacze nawonowe, a że głowicę muszę oddać do szlifu. Jeszcze mi się płyn leje. Na razie sobie tylko wyciągnę, a do szlifu oddam pustą głowicę, bez zaworów, bez niczego. Bez termostatu, tutaj to tak wyciągnąłem, bo ciężko dojść do niektórych śrub. Świeca nowa, filtr oleju, filtr oleju nie występuje, to jest ciekawostka. Filtr powietrza nowy. No i powinno być lepiej niż dobrze. Zobaczymy, jak się ten Nikasil będzie spisywał. No a jeszcze honowanie znacznie jest złe. Myślę, że jakby same pierścienie wrzucić, to by było, a w najgorszym wypadku żeliwo, tak, żeliwo. A w najgorszym wypadku nawet szlif zrobić, tylko że to wychodzi tak jak dwa takie zestawy. Z oryginalnym tłokiem, pierścieniami, uszczelkami, ze szlifem, z wszystkim. Także lepiej wymieniać zestawy, bo praca ta sama, a jest nowy. Dobra, to i tak go dzisiaj nie skręcę, to tylko pewnie sobie włożę tłoka z pierścieniami, z cylindrem. Poczyszczę to wszystko, rozbiorę tę głowicę, wyczyszczę, wymyję. W poniedziałek zawiozę do szlifu. No i wszystko w temacie na dziś. Tłok, jak widać, z cylindrem na miejscu. Napisem IN. No, widać go tam. Widać, nie widać. Chyba widać. Napisem IN do góry. Napisem do zaworu ssącego, do wtrysku, czy tam do gaźnika. Jak ma jakiś tam silnik, gaźnik, to w ten sposób. Nie zmierzyłem sobie pasowania. Miałem zmierzyć
I zapomniałem. Nie chciało mi się już rozbierać, bo to drugi raz zabezpieczenie ściągać. No ale chodził dość tak fajnie, także nie będzie problemu. Jeszcze sobie rozrusznik wykręcę. Tutaj go mamy. Nie jest dostępny w zamienniku. Oczywiście akumulator odpięty, masa wystarczy, odpiąć już będzie dobrze. Nie jest dostępny w zamienniku, a nowy kosztuje niemal chyba 900 zł czy 1000. Także za silniczek elektryczny wielkości no, małej buteleczki to jest przesada. No ale oryginał to oryginał. Szczotki poleciały prawdopodobnie. Także szczotki sobie wymienię i będzie żył. Odkręcamy sobie kable. Jedna śruba chce polecieć. Dobra, złapię zaraz. Odkręcamy sobie kabelki. Tutaj jest masa. Tutaj mamy zasilanie rozrusznika. Śrubę sobie wkręcę, żeby gdzieś później nie szukać, gdzie ona mi poleciała. Chociaż to zwykła szóstka z kołnierzem, także nie problem. Tutaj mamy masę wpiętą do silnika i do rozrusznika. Tutaj widzę, jest druga masa, także ma bogato tutaj Honda zmasowała. To sobie wyczyszczę później przed montażem, żeby wszystko, że tak powiem, masiło jak trzeba. I cały rozrusznik wyciągamy. O. No i jest rozrusznik. Go zaraz rozkręcę. Popatrzę, jak te szczotki wyglądają, żeby coś mieć do dobrania. Tutaj nam nic nie wypadnie. Niektóre mają, że tu mają zakładane jeszcze tryb taki pośredni tutaj, na które nam szybko wszystko wypadnie. Ale tutaj tryb jest do obudowy i do pokrywy, a to po prostu tylko napędza. Więc dzisiaj więcej już nic nie zrobię, głowicę sobie rozbiorę. Pewnie je w poniedziałek zawiozę do szlifu, to nie problem, bo to i tak jeszcze jutro ma być jako taka pogoda, a później przymrozki, także już sezon zakończony na jazdę. Jeśli złożę, jeśli się jeszcze będzie dało gdzieś przejechać, jakiś ładny dzień, no to 50 km wymiana oleju, później tam po 200, łącznie 500 dotarcie. Czego tak często, bo nie ma filtra oleju. I całe zanieczyszczenia, które tam z dotarcia tłoka będą gdzieś krążyć. No to wszystko będzie w oleju, nie ma filterka, także wymieniam często, jak ktoś tam chce rzadziej. Wymianę oleju on ma chyba co 4000, także no ja wymieniam w roku 3 razy. Rozrząd był chyba troszkę przestawiony, z tego co mi się wydawało, to tak o ząbek. Także albo w fabryce tak wyżyli, albo ktoś tu już był wcześniej, nie wiem. I sobie to ustawię tak, jak ma być wszystko. Dobra, rozkręcę ten rozrusznik i zobaczymy, co tam w środku siedzi. Zebrałem szczotki. No. Tato już jest, no nie widać, ręce brudne. No tato już jest, no całkiem zjechany. Tu jeszcze łożysko, widzę, z jednej strony jest tulejka taka ślizgowa. No to jest ok, a tutaj jest łożysko. Tylko jak kręcę. No stoi, znaczy stoi, no kręci się, ale czuć każdego śruta, także sobie jeszcze łożysko wrzucę nowe. No tu nie widzę numerów, to zaraz je. Prasą ono się kręci tu dookoła, nie kręci, czyli prasą nie wycisnę, muszę sobie ściągaczem wewnętrznym wyciągnąć. Wymyję łożyska, szczotki, łożysko jedno, szczotki. No i 900 zł zaoszczędzone, bo to za nowy rozrusznik. Używki są w nie wiadomo jakim stanie, po kilka stówek. Także to tu jest wszystko ok, sobie to wyczyszczę ładnie. Nie ma co szukać. Dobra. Dalej z tematem. Rozebrałem rozrusznik. Łożysko wycisnąłem. I to jest łożysko dźwięk. Tu mam szczotki. Czyli łożysko, szczotki wyszlifować, przeczyścić. Jeszcze jest cymering w środku. Zrobiłem sobie jego zdjęcie, bo mam jakiś nietypowy numer. Numer nie jest rozmiarem, tylko ma numer tak jak część, który uszczelnia wałek do rozrusznika. Jeśli mnie dostępny, to też sobie wrzucę. Tutaj mam cały środkotrzymacz, sprężynki. Niech to sobie leży do poniedziałku. I co, na dzisiaj pewnie dość pracy.